W rozdziale 5 John MacArthur, Ewangelia według Jezusa, zajmuje się on kwestią pokuty. Twierdzi, że jeżeli ktoś nie czuje ciężaru swoich grzechów oraz nie pragnie ich odrzucić, to taka osoba nie może narodzić się ponownie. Tak więc jedną z kwestii dotyczących zbawienia, ponieważ wiemy, że porusza on wiele innych kwestii w swojej książce, jest pragnienie odwrócenia się od swoich grzechów. Po prostu musisz przejawiać pragnienie nowego stylu życia. Oczywiście w innych rozdziałach John pisze o poddaniu się posłuszeństwie oraz ofiarowaniu życia, ale w tej części skupia się na pokucie. Biblijna pokuta jest odwróceniem się od grzechu, ale nie jest ona warunkiem do otrzymania życia wiecznego. Jest warunkiem doczesnego życia. Niniwczycy pokutowali wskutek głoszenia Jonasza, dzięki czemu przedłużyli oni swoje fizyczne życie. Gdyby tego nie zrobili, wszyscy umarliby 40 dni później. I na to zwrócił uwagę również Jezus. Gdyby Izrael w tamtym czasie pokutował, to nie doświadczyliby oni miliona ofiar z lat około 70 roku naszej ery w wojnie żydowskiej. Tak więc pokuta jest drogą do ucieczki od nieszczęścia spowodowanego przez grzech danej osoby, ale nie jest drogą do ponownego narodzenia. Czas życia osoby żyjącej w grzechu i niechcącej się od niego odwrócić zostanie skrócony przez Boga. I ostatecznie taka osoba przedwcześnie umrze. Tak więc pokuta jest drogą przedłużenia doczesnego życia, dzięki czemu wierzący może w tym życiu powrócić do społeczności z Bogiem, a niewierzący ją nawiązać. Co postrzegam jako prawdziwie zdumiewające jest to, że na początku rozdziału MacArthur używa jako ilustracji człowieka, który był właścicielem sklepu z trunkami. Mężczyzna ten zostawił swoją żonę i wyjechał z inną kobietą. John twierdzi, że w przypadku tego człowieka jest rzeczą niemożliwą, by był on narodzony ponownie. Problem tej ilustracji polega na tym, że po pierwsze bycie właścicielem sklepu z trunkami nie jest grzechem. Osobiście nie piję i nie mam również zamiaru posiadać sklepu z trunkami, ale nie będę ustalał niebiblijnej zasady, że nie możesz być właścicielem sklepu z trunkami. Po drugie, John twierdzi, że skoro mężczyzna ten zostawił swoją żonę i wyjechał z inną kobietą, to z pewnością nie był on narodzony ponownie. Przecież zrobiło tak wielu pastorów, a nawet sam MacArthur twierdzi w innych miejscach książki, że ktoś może odpaść ze społeczności z Bogiem, a po jakimś czasie powrócić do Pana. Tak więc nawet według jego własnej teologii MacArthur przewiduje scenariusz osoby będącej narodzonej ponownie, która porzuci swoją żonę, aby być z inną kobietą i przestaje utrzymywać społeczność z Bogiem. To, co robi MacArthur w tym rozdziale, to mylenie posiadania społeczności z Bogiem z ponownym narodzeniem. Czy fragment z listu do Rzymian 4:5 nie mówi wyraźnie, że Jezus Chrystus usprawiedliwia bezbożnych, natomiast MacArthur chce, aby Jezus usprawiedliwiał jedynie pobożnych? Jednak prawdą jest, że tylko grzesznicy mogą być narodzeni ponownie. Jezus umarł za grzeszników, więc skoro jesteśmy grzesznikami, to Jezus zapłacił za wszystkie nasze grzechy. I kiedy po prostu w to uwierzymy, to mamy życie wieczne. I Jezus powiedział wyraźnie, że każdy, kto uwierzy w Niego, ma życie wieczne. Jest to prawdą z powodu tego, co uczynił Jezus na górze Golgoty, a zatem nie grzech jest tutaj istotną kwestią. Ale istotą jest to, co Jezus zrobił z naszym grzechem oraz co obiecuje nam jako dar życia wiecznego.